Drugi weekend wiąże się ze wzmożoną ilością wyjazdów. Ludzie wyjeżdżają nad morze, w góry, tam gdzie można przez kilka dni odpocząć. Wiadomo, te pierwsze dni, szczególnie piątek, sobota rano, będą wzmożone pod kątem wyjazdów. No a już wtorek, środa będą powroty do miejsca zamieszkania i tu będziemy szczególną uwagę zwracali na to, czy kierowcy, którzy wsiedli za kółko, są trzeźwi. Jest to duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Czy nie przekraczają prędkości, ale to takie dwie podstawowe rzeczy. Na pewno będziemy też No i tą rzecz, która nas bardzo interesuje, to jest sposób przewożenia pasażerów, szczególnie dzieci. Chcemy, żeby te dzieci były w fotelikach, były zapięte pasami bezpieczeństwa, bo to zdecydowanie zwiększa ich bezpieczeństwo. Nie zawsze rodzice o tym pamiętają, dzieci nie zapinają tych pasów i niestety przy zderzeniu dochodzi do tragicznych zdarzeń. Wyjeżdżając na długi weekend też powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach, jak zabezpieczyć nasze posesje, domy. Tak, ja tutaj zawsze przestrzegam, żeby nie informować przynajmniej wobec czy za pomocą portali społecznościowych, że wyjeżdżamy. Wyjeżdżając zabezpieczmy dom, sprawdźmy czy okna są pozamykane, lufciki, drzwi. No i liczmy też na czujność sąsiadów, poinformujmy, jeżeli będzie nas kilka dni, że jeżeli jest na miejscu, żeby zobaczyć, czy jacyś nieproszeni goście nie korzystają z naszej nieobecności i nie zagościli się na naszej posesji w celach, wiadomo, zabrania naszego mienia.